Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, witam was w serii, która zwie się pierwsza kawa dnia w grze, która nazywa się Neon Abyss i jest to wreszcie jakieś nagranie, które nie odnosi się do Watch Dogsów 2. Tak dość gadania o tym, jak odebrać Watch Dogs 2, że sobie nie wyobrażacie. Neon Abyss jest nową grą od Vivil Games i wydawcą jest Team 17 i jest to proceduralnie generowany roguelite'owy dwuwymiarowy action platformer simulator, pseudo asasyna, z tego co ja rozumiem jakieś. To znaczy nie asasyna w sensie Assassin's Creed, tylko asasyna w sensie John Wick. Jeżeli nic nie pokręciłem. Dobra, wbijamy do Neon Abyss, bo bardzo podoba mi się stylówka i chciałbym zobaczyć, czym jest ta gra. Momencik. Controls, nie? System, okej. Okay. Jeszcze troszkę ściszę, bo mam wrażenie, że jest ciut za głośno, jak na mój liking. Okej, 40. Powinno być dobrze. Teraz zobaczmy, z czym my tu mamy do czynienia. RB tu teleport, okej. Da się czymś tu skakać. Tym się rzuca granat. Tym coś zmieniam, tylko nie widzę co. Już nie mam granatu do rzucenia, okej. O, tym się skacze? LT się skacze, bardzo dziwnie. Ta gra w ogóle to demo do tej gry, czyli to co widzicie, jest w tym momencie dostępne na Steamie, możecie sobie przestować. Gra powinna wyjść 14, z waszej perspektywy to będzie wczoraj, jeżeli nic nie pokręciłem. Wow, teraz dopiero zauważyłem, jak fajne neonowe cusie są machnięte na tych mniej lub bardziej podniszczonych posągach. Grecko-rzymsko jakiś tam. Biegniemy. Double jump. Skaczemy i... Wow. Nie. The longer you press LT, the higher you jump. Okej, czyli im wyżej, tym... To znaczy im dłużej, tym wyżej skaczę. Okej, podoba mi się to. Czym zmarnowałem granata? I jump... Aha. Wystarczy w dół dać, a nie jump w dół. Jump through and hold... What? Ale to będzie dziwne, ale w tym będę kiepski. Masakra. A, da się trzymać, nie trzeba tego szarpać. To dobrze, że nie trzeba szarpać gałki. Szarpanie gałki jednak. Dobra. Tak bardzo nieprzyzwyczajony do... takiego sterowania. Chwilę mi zajęło i zajmie mi bardzo długą chwilę wymasterowania czegoś takiego. Wydaje mi się, że to jest jedno z tych sterowań do gierki, które ja bardzo lubię nawiązywać w tłumaczeniu tego do Tony Hawk'a. Jest to gra, w której żeby zrozumieć zasady i bawić się dobrze trzeba niewiele, ale żeby wymasterować i odblokować wszystko trzeba naprawdę dużo. Czyli prosto jest się nauczyć, bardzo trudno jest zostać mistrzem i wydaje mi się, że w tego typu strzelaniu też swoją drogą projektowałem ostatnio kawałek projektu, który ma być action platformerem i tam postać ma jedną broń na łańcuchu i prawą gałką się tą bronią rzuca i celuje w, na przykład w platformę, cześć Grażyn, platformy, na których chcemy się złapać i podciągnąć do nich, więc jakby zdziwiło mnie to, że tu jest ta gałka do strzelania jako druga strona dla drugiego kciuka, bo tamten pomysł jest taki, okej, to będzie działało, ale musimy mieć pada, żeby grać, bo tam jakoś bardzo niewygodnie by się to robiło na klawiaturze i myszce, ale tu wydaje mi się, że łatwiej będzie grać na klawiaturze i myszce właśnie i móc celować i podskakiwać, bo celowanie gałką na ślepo jest mniej precyzyjne niż klawiatura i myszka, ale to jest może moje takie skojarzenie. Active item, RT active item, drugi special powers. Okej, czyli specjalne moce odpalając RT, czyli przeciwieństwo skakania. Z drugiej strony znajdujemy tu jakiegoś kota, RB Terry. Okej. Czy ja właśnie zacząłem nawalać rybkami? Grażynko, czy jak ja cię tak wezmę na rączki, to też zaczniesz rybkami strzelać w każdą stronę? Tak? Nie? Może? Nie wiem. Zostajemy tutaj? Nie. Schodzimy od razu i z fochem patrzymy na człowieka. Dobra. Co to ja miałem? To nacisnąć? Need more crystals. Ale mogę podlecieć na górę. Nice. RB to unlock. Okej. Okay. I hajsy. Mamy hajsy. Ogon. Proszę mi tam nie szaleć przy klawiaturze, bo mi jeszcze wyłączysz nagranie.
A, myślałem, że pęknie jak podlecę do ognia. Dobra, wyłączmy to. Need more crystals. Okej. Okay. Są granaty, use bomb. No to X. Ale nie, to jest super. Czy może być, przepraszam, lepsza gra, broń od kotka strzelającego rybczami? No dobra, weźmy to RBS Sentinel. Ja wiem, taka trochę bieda, No dobrze, no to idziemy, no. I teleport. Nie ten? O, gałka. Odruchy, pod A chcę robić skakanie automatycznie, pod X-em strzelanie, a tu pod X-em je to. O, otworzyłem. Gra się przestanie atakować z ogona. Tak, tam są chipsy serowe, ty nie możesz chipsów serowych. Wow. A! Mój błąd. Oż ty. Czemu ja zrezygnowałem z kotka? Dobra, wszystko było. To był portret kogoś? Wielki mózg skinął! Co to było? Super logo, you're at the top of your game. No na pewno jestem top of my game. Ledwo się uczę sterowania i mam z nim problem. Nie jestem przekonany co do tego sterowania. Ale jeżeli chodzi o samą gierkę, stylówka jest czaderska. Plus jestem zdziwiony tym jak wygląda moja postać, bo wszystko co widziałem w screenshotach było takie troszkę inne. Pomijając, że jeden z gości tutaj to jest ewidentnie John Wick. Czy to jest jakiś system zmieniania wyglądu postaci? Wiecie, da się kupić skórki, odblokować jakieś tam cusie, Wow! No dzięki, chciałem się rozejrzeć, myślałem, że to jest moja chata, czy coś w tym stylu. Się dałem dziubnąć, bez sensu. Po zgonie było. Czyli teraz mamy ten roguelike'owy, czy roguelite'owy element, w którym widzimy u góry w prawa strona, prawy ruch ekranu. Momencik, wyłączę kamerę, zrobię cięcie. Powróciliśmy tym razem bez kamery i właściwie kamera w tym nagraniu to był bardzo zły pomysł, bo jest późniejsza godzina, jak ja to nagrywam i nie mam kawy, więc co to za pierwsza kawa dnia. Ale kamera mi świruje teraz później, w ogóle kamera już mi teraz cały czas świruje, muszę ją wziąć po prostu i wyrzucić i kupić nową, ale przez COVID-a ceny tak skoczyły do góry sprzętu w stylu kamery, że na razie to odwlekam w czasie jak mogę, bo to co chciałem kupić kosztowało kiedyś 400, a teraz kosztuje... Wow! Więc uznałem, że nie ma sensu. No ale dobra, wracając do tego produktu. Wow! Nie narzekam, jest fajnie i co więcej, jest to coś, w co mógłbym dłużej pograć, ale tak, teraz widzicie mapę w prawym górnym rogu ekranu. Generuje ona się mniej lub bardziej w podobny sposób do tego, co możecie znać z chociażby Roguelite'a, tak to się nazywało? Jakoś tak, jest ta taka gierka bardzo, bardzo... Roguelite Legacy, o nie, nie Roguelite, nie! Blisko było. Byłem przekonany, że to serduszko im pomoże. O ja naiwny. Ej, nie mogę się do tego sterowania przyzwyczaić. To jest tak bardzo chciałbym w ten produkt grać na padzie i mam wrażenie, że muszę się przestawić na klawiaturę i myszkę, bo totalnie nie mój system celowania i strzelania. No ale co ja tam wiem? Nie znam się. O, nie da się zapać czymś tak koniec. Czy to jest jakaś bomba grana, czy coś tu? No, to tak. Nie! Czyli trzeba wyskoczyć zanim to zacznie migać. Nie! Udało się! Ale było blisko! Teraz nie nadcisnąć w dół, bo spadnę, tak? Och, well, zużyjmy tego granata. I znaleźliśmy hotkey. Co mi daje?
Nie wiem, co mi daje, nie przeczytałem. Nie przeczytałem, ale udało mi się wspiąć, to jest... Czy ja mam... jakiś noktowizor czy coś? Teraz wyglądam normalnie jak jakiś super profesjonalista. A czy dlatego były różne postacie na screenshotach? To nie były... Dzięki. To nie były postacie jako takie, tylko to były maski. Czy moje pociski skręcają w stronę wroga? Na to by wyglądało. Czyli ta taka charakterystyczna maska, którą w kapturze postać ma tam na ikonie, na miniaturze, to nie jest maska, tylko to jest... Czy ja sobie zablokowałem drogę przejścia? Bo były są. Nie móc tu wrócić. To złapmy teleporta. I tak będę to restartował i tak będę grał od początku, jeżeli kupię sobie gierkę, bo na razie to nie jestem przekonany, głównie ze względu na sterowanie. Spodziewałem się czegoś troszkę innego, ale źle nie jest. Nie jest źle. O, pan Wizu już się zbliża. Wymordowałem wszystko i pukam do tych drzwi, nie mogę ich otworzyć, bo... O nie! Całe... Dwa granaty i zmarnowałem. Dobra, ja was nie będę dłużej zatrzymywał. Widzieliście mniej więcej co, gdzie i jak. Pamiętajcie na własną rękę przetestować gierkę, bo ile dobrze rozumiem, to demo chyba nie będzie znikało w momencie, kiedy ta gra... O, dostałem jakieś jajo. Jajuszko dostałem. Ta gra nie będzie... Demo nie będzie znikało w momencie, kiedy ta gra będzie miała swoją premierę, więc będziecie mogli to przetestować sobie na własną rękę. Specjalnie wybrałem taki produkt na teraz. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. I czy ja tu mogę? RB tu było. Wbijamy. Ja chcę to. Ja chcę to maskę. Tak? Grim Hood! Oh nice! Albo inaczej miałem rękawice, ale mam lwa. Ej, podoba mi się ta gra. Jeżeli chodzi o pixel art, jest czaderska. To połączenie tych neonów z tym takim pseudo... Znaczy, no to jest pixel art, ale jak widzicie, są tam rozmycia, są efekty, których normalnie nie dałoby się w prawdziwym pixel arcie osiągnąć. Ale jestem na tak. Jeżeli chodzi o stylówkę, jestem bardzo na tak. I macham głową do kamery. Brawo ja, którą mam tym razem wyłączoną. Jeżeli chodzi o gameplay, musiałbym się przyzwyczaić do sterowania. Ale gierka wygląda naprawdę na dopieszczony coś, więc jeżeli macie ochotę, to przetestujcie. Tak, to był Neonabyss w serii, która zwie się Pierwsza Kawa Dnia, nagrywanej dziś wieczorem bez kawy, więc tak troszkę bieda. Ale za to była Grażynka, chyba była na nagrynka, Grażynka na nagraniu, chyba że ja do Grażynki gadałem w momencie, jak już wyłączyłem kamerę. Nie wiem, ale zacznę mówić do siebie. Ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia następnym razem i hej! A teraz... Nie! Nie to chciałem zrobić. Tak mi nie pasuje to, jak tutaj ustawili to sterowanie, tak bardzo... Aha, bo to jest to... Okej. Pójdę naokoło. Pójdę naokoło. O, czy tu? Aha, tu nie ma przejścia, czy... Jestem. A jestem na tej wyższej lokacji, do tego żółtego trójkątu. Trójkątu? Trójkąta? Czy tam się... Okej. Ciekawe, czy są później jakieś bronie, które pozwalają mi te klocki rozwalać bez użycia granatów. Jedziemy na dół. Okej. I tutaj. I tu na dół w prawo. Skoczmy, zobacz. No, come on. Dobra, trzy kryształy. I zostało otwarte! Czy teraz dostanę baty? Nie. Tu jest monetka. Ciekawe, co się stanie, jak tak zginę. Czy ja tu mogę tak zginąć, żeby zobaczyć, co się będzie działo? To znaczy, ja rozumiem, że powinienem jak najdalej się dostać, ale you know what I mean, nie? Co jest po zgonie? Resetuje mnie całkiem? Wow! Mówiąc, że mam trzy te jajunia, to brzmi dziwnie. Dziwnie się z tym czuję, nie wiem co mam o tym myśleć. Weird. No ale dobra, spodziewałem się, że coś będzie. Chociażby, że ten teleport będzie u góry.
albo miałem farta co do itemów na samym początku, albo w tej wersji demo jest mega uproszczone, żeby taki noob... zapomniałem, nie ten rodzaj serduszka. Taki noob jak ja mógł sobie z tym poradzić. Dwa kryształy, czy ja mam dwa... Nie, potrzebuję więcej kryształów. Będę tu musiał wrócić z kryształami. Na. Okej, tam w górę jeszcze coś jest, czy nie? Nie. O, wrócę z kryształami. Jak będę miał kryształy, to po ciebie wrócę. Nie mam granatów, a ja tutaj już celuję, już kminię jak... Brawo, troszkę mi to zajęło. Jest telefon. No nie wiem. Wbijmy na bossa i zginiemy może. Jeżeli to sposób. Tak. Chain God of... Bitcoin? Dajmy mu się zabić, nie róbmy nic. O, fajsy. A to dlatego tam koń był w nazwie, ale... W sumie... Czy ja będę w stanie go załatwić po prostu stojąc i strzelając? To by było dziwne. Wezmę sobie koń. Tutaj chciałem zginąć, ale... Jak to wystarczy, żeby go załatwić, to było śmiesznie. A! Załatwi mnie, a jednak! I co teraz? A to continue. Add to wishlist. Tak, to dobry pomysł, to dobry pomysł. Muszę mieć oko na tą gierkę. Jak będzie w jakiejś promocji czy coś fajnej, to złapię, bo w pełnej cenie to nie jest mój produkt taki, że wiecie, muszę. Jakby byli magowie, no to może, ale że magów nie ma, to niekoniecznie. Ale tak, poza tym bardzo, bardzo sympatyczna giera.